bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, a w dzisiejszych czasach punktualność no, nie dla wszystkich akurat jest pewną dumą. Szanowni Korzyństwo, z pewnością większość z Korzyństwa tutaj już było kilka razy na terenie ziemi tarnowskiej. Powiem tak, że ten budynek, w którym tutaj jesteśmy, w całości ten budynek został zakupiony również w ramach cegiełek przez Polskie Stronnictwo Ludowe w minionych latach. I kiedy jeszcze województwem był Tarnów, to jako Stronnictwo Ludowe naprawdę byliśmy potęgą również taką finansową. Dlatego, że cały ten budynek, kamienica, ona pracowała, ona funkcjonowała i przynosiła również no, niezłe dochody. Oczywiście, że potem była reforma, wszystko poszło do Krakowa, do Warszawy, sytuację tą znacie. Natomiast pamiętam, kiedy kończyliśmy województwo tarnowskie, to kończyliśmy jeszcze z dwoma samochodami, z dwoma Fiatami, które kupiliśmy w ramach eksploatacji wynajmowania tegoż budynku. To jest cały budynek, również tutaj ten parking wokół tego budynku, to jest również własnością, dzisiaj oczywiście to jest własnością fundacji i ona tym zarządza. Przez wiele lat mieliśmy tutaj w obiekcie Bank Ochrony Środowiska. Niestety w ubiegłym roku w ramach cięcia wydatków bank opuścił tutaj ten budynek. Jest próba zagospodarowania tego budynku poprzez szukanie innych najemców, innych form. I powiem tak, że jedna z pierwszych firm, która tutaj się zainstalowała, to jest firma adwokacka, która zajmuje się prowadzeniem rozpraw o unieważnienie małżeństwa w sądzie kościelnym. Nie rozwody, tylko mówię unieważnienie małżeństwa w sądzie. Tutaj niedaleko mamy sąd kościelny, kilka przecznic dalej, w związku z tym tutaj mamy również właśnie kancelarię prawną. Tutaj jest mnóstwo parkingów wokół całego budynku, są również garaże. No i tutaj oczywiście również wygospodarzyliśmy taką małą salę konferencyjną, gdzie spotykamy się, czasami wynajmujemy, też oczywiście nieodpłatnie innym stowarzyszeniu. Tak jak powiedziałem, tutaj na terenie całego tego obiektu po wyjściu Banku Ochrony Środowiska jest jeszcze trochę pustych pomieszczeń. W związku z tym, gdy często koleżeństwo macie jakieś kontakty w swoich zakładach pracy, swoimi koleżankami, kolegami, w związku z tym proszę im też sugerować, żeby tutaj szukali możliwości wynajęcia tych pomieszczeń, żeby one też generowały zyski. Kończąc, Szanowni Korzyństwo, bardzo się cieszę jeszcze raz, że jesteśmy tutaj na ziemi tarnowskiej. Ja jestem w podwójnej jak gdyby, roli, bo jako członek prezydium zarządu powiatowego, ale również członek prezydium zarządu wojewódzkiego. Bardzo się z tego cieszę. Oczywiście tutaj prezes Krzysztof, też mu dziękuję za to, że podjął taką inicjatywę odbywania posiedzeń zarządów wojewódzkich w każdych z powiatów i zaczyna właśnie od Tarnowa, to też znaczy, że Tarnów ma istotne miejsce w roku, jakby na mapie województwa małopolskiego w kontekście roli znaczenia tej organizacji, właśnie tego znaczenia politycznego. Cieszę się bardzo, że dzisiaj również jest wśród nas kolega prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo serdecznie kolego pośle Ci tutaj witamy. Bardzo, że jest również tutaj u nas Urszula Nowogórska, która kilka roków uczestniczy w naszych wydarzeniach. I cieszę się bardzo, że również z nami dzisiaj jest poseł Ireneusz Raś. Bardzo serdecznie. I muszę powiedzieć tak, że oczywiście witam również i kolegę prezesa honorowego Andrzeja Kosiniaka-Kamysza. Szlaka i wszystkich koleżanki i kolegów. I powiem tak, że kiedy prowadziliśmy rozmowy, ja byłem w tej trójce w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie tworzyliśmy koalicję z Platformą Obywatelską i miałem możliwość współpracy z kilkoma prezesami przewodniczącymi tej organizacji na tym poziomie wojewódzkim. I powiem tak, że najlepiej się nam współpracowało, kiedy Irek był szefem Platformy Obywatelskiej w Krakowie. Wszystkie uzgodnienia, po pierwsze tak, ja to staram się jakby wyeksponować.
zawsze miał z sobą notes. Zawsze wszystko notował i potem na następnym spotkaniu rozpoczynał spotkanie od właśnie sprawdzenia, co się załatwiło, czego się nie udało załatwić. Natomiast różnie to bywało. Niektórzy szefowie przychodzili bez notesów, często się zmieniali, to były różne osoby. No i też potem to się przekładało na naszą skuteczność w administracji, czy tej rządowej, czy samorządowej. Także Irku, ci również za to bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że jesteś dzisiaj razem z nami, jako to skrzydło konserwatywne. Zawsze ją tam też budowałeś i mam nadzieję, że wiele nas czeka w tej przyszłości, w tej najbliższej wybory parlamentarne i samorządowe. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy tutaj dobrze współpracować. Także jeszcze raz bardzo serdecznie się cieszę. Dziękuję za możliwość zagajenia jako, podkreślam jeszcze raz, gospodarz miejsca. I oczywiście witam po raz wtóry kolegę prezesa, doktora inżyniera Krzysztofa Pięczara. I oczywiście teraz chyba zacznijmy od Roty, tak? Tak jest. Nie rzucicie mi stąd nasz lud, nie damy poczęść mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczepia stowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Marszałkowi Sojsowi, prezesowi, gospodarzowi tego miejsca za rozpoczęcie tego posiedzenia, za wprowadzenie, przywitanie gości. Uzupełniając, witam bardzo serdecznie członków Rady Naczelnej, witam przedstawicieli Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Witam serdecznie Was wszystkich obecnych na tym posiedzeniu. Dziękuję Ci, kolego marszałku Stanisławie, za możliwość spotkania tu i za podjęcie tej inicjatywy. Przepraszam, nie powitałem mojego serdecznego kolegę Wojciecha Kozaka, z którym przez tyle lat żeśmy pracowali. Proszę koleżeństwa, żebyśmy sprawnie poprowadzili to spotkanie, pozwólcie, że na siedząco w takiej formie seminaryjnej będziemy je prowadzić. Chciałbym, żebyśmy tak naprawdę w ciągu 2 godzin od godziny 17 zamknęli to posiedzenie, bo wtedy obrady są faktycznie owocne. Stąd jesteśmy już po otwarciu posiedzenia. Proszę koleżeństwa, proponuję pewną zmianę w porządku obrad, ponieważ na ostatnim prezydium słusznie kilku prezesów powiatowych zwróciło mi uwagę, że zanim będą wypowiadać się na temat stanu przygotowań do wyborów, który jest na różnym poziomie zaawansowania, chcieliby to skonsultować z wiceprezesami wojewódzkimi i przygotować spójną wypowiedź. Chciałbym, abyśmy ten punkt oraz sprawozdanie z działalności zarządu pominęli na tym posiedzeniu, korzystając z obecności prezesa krajowego, skupili się na dyskusji z prezesem i wysłuchaniu tego, co prezes ma nam do powiedzenia, jak również ewentualnej dyskusji. Czy jest taka zgoda koleżeństwa? Dziękuję uprzejmie. W związku z powyższym, proszę koleżeństwa, przechodzimy do powołania Komisji Uchwał i Wniosków. Ze strony prezydium jest propozycja, aby w komisji pracowali kolega Bronisław Dudka, kolega Tomasz Budyn, koleżanka Katarzyna Mitka, kolega Tomasz Jacek. Prezesie, można jeszcze jedno zdanie? Jest, oczywiście. Jedno zdanie organizacyjne, szanowni koleżeństwa, o godzinie 18.00. Przewidziany jest ciepły poczęstunek, w związku z tym też bardzo proszę, żeby Państwo jak będą dysponować czasem, żeby tutaj dostać. Teraz Stasiu mówisz, jak już jesteśmy. Ostrzegam, żeby się nie zapychać. Bardzo dziękuję kolego prezesie, koledzy prezesi Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Powiatowego, drogie koleżanki, koledzy, koleżanko poseł, kolego pośle. Bardzo się cieszę, że się tutaj widzimy. Dziękuję, że zmieniliście termin, bo wiem, że to miało się odbyć jutro, ale z uwagi na kilka wydarzeń. Po pierwsze o godzinie 10.00 ja będę jutro w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach żegnał pana profesora Mariana Zembalę, ministra zdrowia, z którym miałem okazję współpracować i też rodzina poprosiła mnie o osobiste pożegnanie.
więc będę po prostu na pogrzebie. A o godzinie 17 mamy spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, w którym też chcę wziąć udział. I z tego, z tych powodów nie mógłbym być po prostu obecny na zarządzie wojewódzkim. Ale cieszę się, że kolega prezes, wsłuchując się w moją prośbę, w trybie pilnym zmienił termin spotkania i możemy się dzisiaj spotkać. Jest kilka spraw do omówienia, takich bardzo roboczych, i chciałbym, żeby ten zarząd też był tak potraktowany. Powiem najpierw o tych sprawach, wyzwaniach politycznych na najbliższy czas, a później o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższych dniach i tygodniach, które będą, mam nadzieję, dla nas też takie ożywcze po czasie COVID-u. COVID w samej sobie przetrzepił nasze szeregi i spowodował ospałość. Z momentem zniesienia stanu epidemii, czyli z momentem, kiedy minister zdrowia wycofa rozporządzenie o stanie epidemii, a to będzie miało miejsce 28 marca, kończy się ulga covidowa, bo ona była wytłumaczeniem dla wielu struktur na różnym poziomie, że nie robimy tego, nie robimy tamtego. Czasem uzasadnionym, czasem zupełnie nieuzasadnionym. I powodowała, że zasnęliśmy w sen zimowy na 2 lata. Moi drodzy, trzeba się z tego snu obudzić i trzeba ruszyć do roboty, bo wyzwań jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiadomo, kiedy będą wybory. PiS wciąż utrzymuje taką narrację i mobilizację, że te wybory mogą być za 45 dni w skróconym opcji, skróconym terminie. Mogą być w terminie konstytucyjnym, więc trzeba być na nie gotowym w każdym momencie. Dlatego bardzo bym prosił, żeby regularnie zaczęły odbywać się zarządy powiatowe. Chciałbym, żeby był raport tych zarządów, że one nie są wirtualne, tylko już są realne, spotkanie z drugim człowiekiem. Żeby we wszystkich spotkaniach, na które dostajecie zaproszenia, brać udział. Smutny był obraz, w którym na kongresie było zbyt mało było bardzo dużo wybranych delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, niewielu doczekało do końca kongresu. To dla mnie osobiście jest przykre doświadczenie. Dziękuję za ogromne zaufanie. Nie było prezesa w ostatnich 30 latach, który w ciągu kolejnych wyborów dostawałby taką liczbę głosów. Nikt z moich poprzedników po 1989 roku nie miał takiego zaufania i takiego silnego mandatu. Ja z tego silnego mandatu w tej kadencji będę bardzo skrupulatnie korzystał. Bo jak nie będę tego robił teraz, to niewiele może zostać. I niedobrą sytuacją było, że pod koniec kongresu było niewielu delegatów z Małopolski. I muszę to powiedzieć otwarcie, bo jest to sprawa najważniejsza. Nie raz już nawet na 4 lata, ale w tym wypadku raz na 5. Moi drodzy, kongres ukształtował władze stronnictwa i myślę, że one odpowiadają też na potrzeby. Jest i młodość, i doświadczenie, jest ta odnoga bardziej miejska, którą pewnie ja reprezentuję, jest ta, która dobrze się kojarzy na wsi, którą reprezentuje kolega przewodniczący Pawlak. Współpraca układa się bardzo dobrze. I to też bym chciał wyraźnie powiedzieć, jest wymiana poglądów, jest takie wielkie zjednoczenie. I to jest niezwykle cenne, bo też jest oddziaływanie na ten dojrzały elektorat, który potrzebował twarzy mocno kojarzonej ze wsią, a kolega Waldemar ma taką twarz. I to jest, myślę, dobra synergia, która dzisiaj powstała też w kontekście wyborów w strażach pożarnych. Wiem, że nad tym pracujecie w Małopolsce. I myślę, że warto niezależnie od finału wystawić swojego kandydata na poziomie województwa. Nie ma się czego bać. Świętej pamięci Wiesław Woda, jest tutaj jego brat Andrzej, którego serdecznie pozdrawiam. Startował kilka razy, zanim został prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych w Małopolsce. Nie zawsze wyjdzie, uda się to za pierwszym razem. Więc warto zaryzykować, warto postawić, warto pokazać, że my jesteśmy. I nie ma się czego bać. Oni mają propagandę, zawłaszczyli mówienie o patriotyzmie, próbują zakłamać rzeczywistość czasem, ale nie mają tak naprawdę tego, co jest zawsze najważniejsze, czyli prawdy w sobie.
I o tym trzeba pamiętać i tego się należy trzymać i przez to nie należy się ich bać. I stawać do szranki wyborcze na różnym poziomie. Raz się uda, innym razem może to jeszcze nie ten czas. Więc bardzo bym prosił o wystawianie kandydatów na wszystkich, we wszystkich wyborach, które będą przed nami. W ochotniczych strażach pożarnych na poziomie wojewódzkim. W izbach rolniczych, które też w jakiejś perspektywie będą się odbywać, we wszystkich możliwych działaniach. Współpracujemy ze wszystkimi na opozycji. I to założenie przyjęte na kongresie jest realizowane, nie podkładana jest noga nikomu. Do wszystkich odnosimy się z życzliwością, choć nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie stworzyć na przykład wspólny list. Nie wyobrażam sobie takich wspólnych list z lewicą, która jeszcze dzisiaj w nowej odsłonie jest bardziej lewicą światopoglądową niż lewicą socjalną. I pewnie to byłoby niezrozumiałe dla naszego elektoratu. Zresztą to przetestowaliśmy w wyborach europejskich. I pomimo zjednoczenia wszystkich nie odniosło to sukcesu. Bardzo ważne będą wybory na Węgrzech dla decyzji politycznych, które będą zapadać. One się odbędą na początku kwietnia. I wszystko wskazuje, że Orbán te wybory wygra. To znaczy, że jedna lista, zjednoczenie, jakbyśmy przekładali na Polskę ją scenę polityczną, od Konfederacji, bo Jobbik to jest taka konfederacja, do skrajnej lewicy, czyli do partii Razem, nie po kilkunastu latach rządów PiS-u nie przynosi efektu. Nawet postawa prorosyjska i nie wspieranie sankcji, ani takiej daleko idącej pomocy dla Ukrainy, nie zmienia poparcia dla Fideszu i Viktora Orbana na Węgrzech. To będzie też na pewno czynnik osłabiający opozycję w Polsce, ale też osłabiający koncepcję jednej listy na opozycji. Dużo skuteczniejsza jest jednak rozłożenie akcentów na dwie listy, tak jak miało to miejsce w Czechach, gdzie z premierem Babiszem udało się wygrać, jednocząc opozycję na dwóch listach, bo zjednoczenie jest potrzebne. I my też mamy to poczucie z klubem parlamentarnym, z Naczelnym Komitetem Wykonawczym i myślę, że z Radą Naczelną, że jest potrzebne szukanie współpracy i podmiotów, z którymi będziemy mogli współpracować. Tak jak przeprowadzaliśmy badania, pewnie blisko nam jest do ruchu Hołowni. Pytanie o jego kondycję za półtorej roku, jak będą odbywać się wybory. Ale na pewno w wielu kwestiach się zgadzamy. Mamy swoje doświadczenia z Platformą Obywatelską. W sprawach parlamentarnych też współpracujemy z lewicą i tu nie ma problemów, ale te różnice światopoglądowe jednak są daleko idące, a one zawsze wybrzmiewają mocno w kampanii wyborczej. Więc tutaj też bym Was prosił o nawiązanie kontaktów na poziomie lokalnym, powiatowym i wojewódzkim ze wszystkimi siłami opozycyjnymi i utrzymywanie z nimi dobrego kontaktu. Mówię o racjonalnych siłach opozycyjnych, nie o tych, które są oszołomami które kompletnie odstają od realiów prawdziwej polityki. Dzisiaj prawdziwa polityka też nabiera znaczenie w kontekście wojny na Ukrainie. I my od początku przyjęliśmy zasadę wspierania rządzących w dbaniu o bezpieczeństwo. Ta zasada jest powszechna na opozycji, zresztą świadczy o tym przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny z uwagami, które mamy do tej ustawy, którymi zgłaszaliśmy, ale mając świadomość nieuchronności wielu procesów geopolitycznych, zdecydowaliśmy się wszyscy w parlamencie na opozycji poprzeć tą ustawę, nawet nie zgłaszać poprawek do niej w Senacie. I będziemy to kontynuować. Jeśli chodzi o nasze działanie parlamentarne, bardzo ważne było przeforsowanie igrzysk dla Małopolski. I tu klub Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego miał kluczowe znaczenie dotyczące igrzysk europejskich. Bez naszych głosów, szczególnie w Senacie, to wsparcie wielomilionowe na inwestycje igrzysk europejskich w Krakowie nie przeszło. Po prostu byłoby zanegowane. To nasze głosy, naszych senatorów umożliwiły przejście i przyjęcie tej ustawy bez poprawek i odesłanie jej do prezydenta Majchrowskiego, z którym w tej sprawie razem z Irkiem byliśmy, z kolegą posłem Ireneuszem byliśmy w kontakcie. To jest też ważne i warto o tym mówić, szczególnie kieruję to do organizacji krakowskiej, żeby mogła się tym pochwalić, bo to jest... To jest projekt dla Małopolski. Dla Małopolski, ale środki idą szerzej. Nasza postawa była odmienna od innych partii opozycyjnych i to warto zauważyć. Przed nami kilka wydarzeń, w które chciałbym, żebyście się zaangażowali.
To jest wydarzenie związane z 25-leciem Konstytucji i duże spotkanie, które organizujemy w sali kolonowej Sejmu w przyszłym tygodniu, 2 kwietnia. Jeżeli ktoś ma ochotę i chęć udziału w tym spotkaniu byłych parlamentarzystów, ale też na nasze zaproszenie najprawdopodobniej zjawią się wszyscy liderzy partii opozycyjnych. I to będzie pierwsze takie spotkanie. Nikt inny nie jest w stanie łączyć, tak jak było przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, przy Komisji Śledczej dotyczącej Pegasusa, czy przy różnych spotkaniach organizacyjnych opozycji. Tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska jest w stanie połączyć wszystkie środowiska opozycyjne. To też warto podkreślać naszą skuteczność, naszą pozycję centrową w tym wszystkim. 2 kwietnia zapraszam serdecznie do parlamentu, do sali kolumnowej, ale też jeżeli macie pomysł na zorganizowanie wydarzeń w swoich miejscowościach, to bardzo proszę o sygnał. Przyjedziemy jako posłowie, jako klub parlamentarny, przywieziemy konstytucję, zorganizujemy, myślę, ciekawe spotkania. Tylko ktoś musi to spotkanie zaanimować. Ktoś musi zaprosić i zorganizować. Jeżeli to zrobicie, to my tam będziemy. 3 kwietnia jest Zielona Niedziela. I tutaj bardzo proszę o informację koordynatorów, było ich kilku wyznaczonych, jak wygląda i gdzie się będą odbywać spotkania związane z Zieloną Niedzielą, czyli spotkania pod hasłem, czy grozi nam brak żywności. Czy grożą nam bardzo wysokie ceny na chleb, nawet 10 zł za bochenek w najbliższym czasie. To się odbywa 3 kwietnia. Dzisiaj jest spotkanie online'owe koordynatorów o 19 z Stefanem Krajskim, naszym posłem z Podlasia, który za ten program odpowiada. Chcemy docelowo w 100 miejscach w Polsce w niedzielę po południu zrobić spotkanie z konsumentami żywności w miastach i z producentami żywności na wsi. Było wiele wezwań do tego, żeby częściej odwoływać się do spraw rolnych, rolniczych, gospodarki. Myślę, że trzeba mówić po prostu o żywności, bo ona łączy wszystkich, i producenta, i konsumenta, i jest niezwykle ważna. Więc bardzo proszę kolegę prezesa i wysokie zgromadzenie, zarząd o informacje, w których miejscowościach, o której godzinie odbywają się te spotkania. Bo rozumiem, że one oczywiście są już przygotowane. Innej koncepcji kompletnie nie zakładam, bo to jest przyszły tydzień, niedziela, i byłoby nieodpowiedzialne, gdyby to jeszcze nie było gotowe. Informacja o tym była przekazana kilka tygodni temu. Będzie przygotowana gazeta na tą okoliczność dotycząca właśnie spraw żywności, rolnictwa. Będą nasze postulaty, choćby takie jak dopłata do nawozów, ale nie do hektara, bo z dopłaty do hektara połowa rolników nie skorzysta, bo jest umownymi dzierżawcami, a nie tymi, którzy realnie dysponują gruntem. Jak będzie dopłata do tony, którą my proponujemy, to skorzysta każdy, który autentycznie uprawia ziemię, i tak ona powinna wyglądać. Taka ustawa jest złożona w Sejmie. Mówimy o wstrzymaniu strategii europejskiej od pola do stołu, bo ona jest ograniczająca dla produkcji żywności. I wybuch wojny, deficyty żywności związane z największymi producentami zbóż w Europie, czyli Rosją i Ukrainą, powodują, że musimy zmienić strategię europejską w aspekcie Zielonego Ładu, tej części rolniczej, bo część energetyczną oczywiście trzeba realizować. Trzeba zupełnie uwolnić regulacje dotyczące odnawialnej energii. I też taki pomysł wnieśliśmy do parlamentu. Żadnych regulacji na poziomie krajowym dotyczących wiatraków, dotyczących fotowoltaiki, dotyczących elektrowni wodnych. Wszystko ma się decydować we wspólnocie gminnej, w wspólnocie lokalny. Ta ustawa też czeka na rozpatrzenie. Więc z tymi przesłaniami zdrowej żywności, gospodarowania, ratowania rolnictwa, które jest w bardzo ciężkiej sytuacji, ale też ratowania konsumenta, który za chwilę może płacić, tak jak wspominałem, 10 zł za bochenek chleba. To jest przesłanie na Zieloną Niedzielę, plus energia odnawialna na wsi, biogazownia, wiatrak, fotowoltaika, w każdej gminie to jest gwarancja bezpieczeństwa, również tego militarnego. Bo elektrownię atomową, elektrownię węglową można zlokalizować bardzo szybko i zlikwidować jednym ostrzałem, a setek tysięcy przydomowych elektrowni już się tak łatwo nie wyeliminuje. I to jest w strategii bezpieczeństwa powinno być ujęte, to też będziemy wnosić.
To jest drugie wydarzenie. O trzecim wydarzeniu 2 maja myślę, że więcej powie kolega poseł Ireneusz Raś, który zaproponował spotkanie Koalicji Polskiej w Olkuszu na zamku. Przygotowuje to, jest za to odpowiedzialny w naszym klubie. Chciałbym też, żeby koleżanka poseł powiedziała o tych działaniach związanych właśnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, o tym, co się dzieje na granicy, bo uczestniczy w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji i tam nas reprezentuje godnie, działając na polu związanym z bezpieczeństwem. Myślę, że też ważne było wystąpienie dotyczące choćby budowy zapory na granicy z Białorusią. Widać, że też mieliśmy rację w przeciwieństwie do dużej części opozycji. My zagłosowaliśmy za budową tej zapory, bo rozumieliśmy, że to jest prowokacja Łukaszenki przygotowująca do wojny na Ukrainie i zagłosowaliśmy za budową zapory, która miała zatrzymać. Dała wyraźny sygnał. Inne środowiska opozycyjne podeszły do tego tematu inaczej. To, że współpracujemy na opozycji, nie znaczy, że ze wszystkim się zgadzamy i tą różnicę też trzeba pokazywać, bo my jesteśmy środowiskiem, które ma szansę przejąć część głosów PiS-u, ale dlatego musi się też opowiadać po stronie patriotyzmu, wartości chrześcijańskich, narodowych i wyraźnie to akcentować, również w aspekcie bezpieczeństwa. Więc mamy kilka wydarzeń. Chciałbym od Was usłyszeć plany związane ze Świętem Ludowym, z dożynkami i to nie tylko na poziomie wojewódzkim, tylko na poziomie powiatowym. Proszę przygotowywać kandydatów na wójtów, burmistrzów. Ostatnio na przykład z kolegą starostą Drożdżakiem o tym rozmawialiśmy w Bochni. Wiem, że już część osób o tym myśli, bo to jest kilka miesięcy i musimy być do tych wyborów gotowi. PiS już nie osiągnie ani w Małopolsce na poziomie województwa, ani na poziomie powiatu takiego wyniku, jak miał w 2018 roku. Teraz ten wynik będzie na pewno niższy. Ale od nas zależy, czy masę głosów się zmarnuje, tak jak w ostatnich wyborach. Wtedy około 20% głosów w Małopolsce zostało zmarnowane. Przez start listy Wspólna Małopolska, przez start ruchu Kukiz 15, to już było 14% razy. Plus Konfederacja, mniejsze ugrupowania, to było około 20% głosów zostało zmarnowanych. Stąd ten wynik dla partii zwycięskiej był po prostu niezwykle dobry. Ale teraz będzie gorszy, to nie znaczy, że oddadzą władzę. Na tej mapie województw, które będą miały najtrudniej o wygranie wyborów, Małopolska się znajduje. To są trzy województwa, według naszych analiz, Małopolska, Podkarpackie i Lubelskie. We wszystkich innych na dzień dzisiejszy PiS traci władzę z tym. Traci na Świętokrzyskim, w Podlasiu, na Śląsku i w województwie łódzkim, w województwie dolnośląskim również. W Małopolsce to się waży o każdy głos. I my możemy te wybory wygrać i wrócić do zrządzenia w Małopolsce, ale też trzeba przyciągnąć przyjaciół na nasze listy i nie powinno być więcej niż 2 listy opozycji wystawione do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ponad 2 listy będą synonimem zwycięstwa, będą sygnałem zwycięstwa dla PiS. Oczywiście wybory parlamentarne najprawdopodobniej odbędą się przed wyborami samorządowymi i one ukształtują pejzaż. Jeżeli wygra je opozycja i utworzy rząd, to PiS będzie w daleko idącym odwrocie i wtedy możemy pokusić się naprawdę o różne scenariusze wyborcze na wybory samorządowe. Jeżeli wygra je PiS, to oczywiście sytuacja nasza będzie trudniejsza. Więc przyłożyć się do wyborów parlamentarnych nie tylko ze względu na pozycję ogólnokrajową, ale też ze względu na pozycję samorządową od gminy do województwa. Będziemy organizować, rozmawiałem już o tym z kolegą prezesem Krzysztofem, oczywiście spotkanie przy grobie Wiesława Wody 10 kwietnia. Będziemy oczywiście tam rano o godzinie 8.40 przy grobie naszego kolegi prezesa. Myślę, że to szczególnie musi paść w tym miejscu, w Tarnowie, w siedzibie, w której on urzędował przez wiele, wiele lat. Proszę wszystkich o udział. I tu też nie ma zwolnienia z udziału w tych uroczystościach, bo to jest nasz po prostu obowiązek i cały zarząd wojewódzki powinien zjawić się 10 kwietnia rano przed grobem Wiesława Wody. I nie ma, jak sytuacje nadzwyczajne są tylko dla mnie usprawiedliwieniem nieobecności. Proszę powiadomić kolegów strażaków i też im powiedzieć, żeby się nie bali i nie trzęśli portkami, że idą do PSL-u na spotkanie. Bo jak tak dalej będą samorządowcy i strażacy trzęść portkami,
to nie będzie ani samorządu, ani ochotniczych straży pożarnych, bo wszystko zostanie upaństwowione. Bo widzę od pewnego czasu, że wszyscy mówią, zróbcie to, zróbcie to, powiedzcie to w Warszawie. Tak słyszę od 6-7 lat. A, bo przyłóżcie tam PiS-owi. No, źle robi ten PiS. Bardzo nie jest w porządku. Niszczy tu samorząd. Ale jak później przychodzi do rozdawania pieniędzy, to w dupę jest całowanie tej władzy. Nie w rękę, tylko w dupę. To, moi drodzy, to trzeba się określić. Ja chcę tych, którzy chcą iść walczyć. Kto zakładał, że Ukraina wytrzyma miesiąc w walce z drugą co do wielkości armią świata? To jest oczywiście nieporównywalne. No ale albo mamy w sobie samozaparcie i odwagę, albo odważni będziemy na spotkaniach PSL. Opierdzielimy ten PiS od góry do dołu na spotkaniach PSL. Ale później na spotkaniu otwartym już słowa się nie odezwie. Albo przychodzi czas próby. Ciężko nam będzie wytrzymać 4 lata kolejne w opozycji. I to jest bój o wszystko. I na poziomie parlamentarnym i samorządowym. I dobrze o tym wiecie. Ja nie mówię, żeby nie rozmawiać z tymi, którzy dzisiaj rządzą. Jestem ostatni od braku współpracy i dialogu. Ale trzeba się jasno określić, po której stronie się stoi. I wiem, że to będzie kosztować, bo to kosztuje. Linczowanie w wiadomościach od 7 lat. Opluwanie. Oskarżanie o zdradę Kościoła, wiary i narodu. Tak, to są takie koszty, które się ponosi. Ponosili je nasi poprzednicy na czele z Wincentem. I to się dzisiaj je też ponosi. Może jeszcze nie zamykanie, tak jak on doświadczył. Ale ponosi się koszty odwagi. I się będzie ponosić. I albo chcemy te koszty odwagi ponosić, albo się urządzamy w dystalnym odcinku przewodu pokarmowego. Ja się nie zamierzam urządzać. Ale też nie zamierzam trwać wiecznie na pozycji, która uniemożliwia sprawczość. I zrobię wszystko, myślę, że jako klub parlamentarny, jako zarząd krajowy, na czele tą tylko na czele, też zarząd wojewódzki, zrobimy wszystko, żeby po kolejnych wyborach współrządzić w Polsce. I jak to dzisiaj nie osiągniemy sukcesu. Byłem 10 dni temu na rekolekcjach parlamentarzystów i samorządowców z Małopolski, z diecezji tarnowskiej, Dąbrowie Tarnowskiej. Przewagę oczywiście miała partia rządząca na tym spotkaniu. Było kilku naszych kolegów. Patrzyłem, kto miał w klapie wpiętą koniczynkę. Pewnie na kilkanaście osób jedną taką osobę znalazłem. Nie dość, że było kilkanaście osób, to tylko jedna miała odwagę mieć wpiętą koniczynkę. To świadczy o tym, że się gdzieś daliśmy zastraszyć. Że gdzieś ta propaganda zaczęła działać. Że to obłudne stwierdzenie, że wszystko, co robili nasi poprzednicy, czy my sami kilka lat temu, było nic nie warte i nie przyniosło żadnych zmian. I nie przyniosło zmian na lepsze. To jest z góry nieprawdziwa teza dotycząca województwa małopolskiego, dotycząca powiatu tarnowskiego, dotycząca Polski. Od lat Polskie Stronnictwo Ludowe jest oskarżane o obrotowość, o nepotyzm, o takie kumoterstwo. Kolejne lata pokazują, że te oskarżenia są nieprawdziwe. My nie zmieniliśmy zdania co do koalicji z dzisiaj partią rządzącą, pomimo ofert osobiście bardzo godnych dla wielu osób. Nie zmienili też ci, którzy mogli to robić w osobisty sposób, indywidualny. Wprowadzaliśmy Polskę do NATO i do Unii Europejskiej, przyjmowaliśmy konstytucję, dopłaty bezpośrednie, ubezpieczenia rolników, opiekę zdrowotną, wsparcie dla rodzin, 1000 zł, czy kartę dużej rodziny, wiele rzeczy. Nikt nie chce dzisiaj o tym pamiętać i mówić, że ktoś to jednak proponował i nie ma się czego wstydzić. Czy dzisiaj nam się wszystko udało? Pewnie nie. Ale takie obłudne oskarżenia, na które w tym tygodniu trzeba było odpowiadać w Sejmie, że to tak naprawdę my jesteśmy sprawcą tego, że jesteśmy uzależnieni energetycznie od Rosji. I to jest powtarzane w wiadomościach od świtu do nocy. To jest wierutna bzdura. Polska dzisiaj jest 4. Importerem ropy rosyjskiej. W
2015 roku importowanych do Polski było 5 milionów ton węgla ruskiego. W kolejnych latach to było 8, 11, 12, 13, kilkanaście ton w roku, kiedy rządziła już dzisiaj najbardziej patriotyczna partia na świecie. Był wzrost radykalny importu węgla ruskiego do Polski i radykalny wzrost importu rosyjskiej ropy do Polski. I nie zostało to zatrzymane. I po miesiącu wojny na Ukrainie ruskie tiry i białoruskie jadą przez Polskę i wiozą towary pomimo embarga. I nikt nie zamknął granicy. Choć była zamykana w lecie tego roku przed uchodźcami, który Łukaszenko przywiózł na Białoruś. Wtedy można było, dzisiaj się nie da zatrzymać rosyjskiego tira jadącego do obwodu kaliningradzkiego. I nie ma się czego bać powiedzieć im to w oczy. I to, co z tego usłyszał jeden, drugi poseł na ostatnim sejmie. Pytają się o majątki Pawlaka i Tuska. A gdzie jest majątek żony pana premiera Morawieckiego, który miał być ujawniony przed wyborami 2019 roku? Gdzie są majątki kilkunastu ludzi w zarządzie Azotów Tarnowskich, Tauronu, Energii, którzy zmieniali się tylko funkcjami w różnych spółkach i spółeczkach? Tych wszystkich tłustych kotów. I to też słyszę. To wszystko kosztuje, moi drodzy, wypowiedzenie tego prosto w oczy. Ale bez wypowiedzenia i bez pokazania nie będzie zwycięstwa i nie będzie lepszych czasów dla Polski. Bo działania, które skłócają nas ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, a takie były przez ostatnie lata. Bogu dzięki, prezydent Duda zawetował ustawę Lex TVN. Bo gdyby tego nie zrobił, nie miałby dzisiaj możliwości spotkania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych i uczestnictwa w koalicji antyrosyjskiej w ramach NATO i Unii Europejskiej. Ale spór z Unią dalej jest podgrzewany. I ktoś to robi cynicznie, wprowadzając nas na ścieżkę osamotnienia w Unii Europejskiej. Czyli zagraża bezpieczeństwu Polski. I albo ci, którzy prowadzą nas na manowce i na margines Unii Europejskiej i wspólnoty państw bezpiecznych, będą dalej rządzić, bo oni dzisiaj zamilkli. Nie są nam widoczni na pierwszych stronach. Ale oni poglądów nie zmienili. Jak sytuacja się troszkę uspokoi, to zaraz kolejny będzie wyskakiwał z tym, że Unia to jest Związek Radziecki i będzie do niego porównywał. Gdzie by dzisiaj była Polska, gdyby nie przynależność na mocy konstytucji, która też jest opróbowana? Wczoraj z marszałkiem Zychem i Struzikiem byliśmy na uroczystej sesji Senatu, która miała uczcić 25-lecie uchwalenia konstytucji. Mamy tam większość, więc możemy to zorganizować. Ale wyszedł jeden z senatorów PiS-u i mówi: proszę nie przyjmować tej uchwały gloryfikującej konstytucję postkomunistyczną, przyjętą przez partie postkomunistyczne, zaakceptowaną w szemrany sposób w referendum i porównuje ją do manifestu lipcowego z 22 lipca. No to są ciężkie przypadki, które ja jako lekarz jestem zobowiązany nie oceniać, ale diagnozować. Ale niestety one dzisiaj kształtują byt i świadomość. I temu się też trzeba przeciwstawić. Nie ma się czego wstydzić, jeżeli ktoś się ma poczucie, że go zielona koniczynka czy Koalicja Polska uwiera, bo uważa, że błędy przeszłości i niedociągnięcia były tak daleko idące, że to nie jest ta droga, to niech poszuka miejsca gdzie indziej. Nie będziemy się na niego gniewać. Jak to zrobi z powodów ideowych, to nawet będzie miał szacunek. Tacy, co zrobili to z powodów finansowych, już tutaj nie siedzą. Oni siedzą gdzie indziej. Moi drodzy, przepraszam może za taką szczerość do samego spodu, ale uznałem, że nie ma już miejsca na lukrowanie rzeczywistości i mówienie, klepanie się po ramieniu, że jest super. Jest ciężka praca, jest niebezpieczna praca, jest odwaga potrzebna i jest nadzieja zwycięstwa. To jest dla mnie najważniejsze zadanie. Wzmocnić teraz stronnictwo, zbudować jeszcze szerszą koalicję polską, wygrać wybory tak, żeby współrządzić po kolejnych wyborach parlamentarnych, odbić władzę w województwie małopolskim i w większości powiatów, wzmocnić się w gminach. Proszę was o pomoc w tym dziele, bo bez was jedna osoba nie da rady niczemu. Proszę was o głębokie zaangażowanie w to wszystko, co proponujemy, co będziemy proponować z poziomu województwa czy centrali,
o udział we wszystkich spotkaniach. Proszę was o to, żebyście z podniesionym czołem stawiali, się tym wszystkim, którzy będą opluwać, rzucać kalumnie i kłamać i na nasz temat, na temat naszej roli i na temat naszej przeszłości, jak również przyszłości. Dziękuję bardzo. Brawo. Bardzo dziękuję za to wystąpienie kolegi prezesa i myślę, że zanim my przystąpimy do dyskusji, pozostali nasi goście powinni dostać szansę tutaj się wypowiedzieć. Czy koleżanka poseł zechciałaby zabrać głos? Bardzo proszę, Urszula Nowogórska, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSR. Bardzo dziękuję kolego Władysławie, prezesie, koledzy prezesi, szanowne prezydium, kolego pośle, koleżanki, koledzy. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę dzisiaj być na ziemi tarnowskiej. Na ziemi tarnowskiej, która jest niejako kolebką ruchu ludowego. Jest też bardzo ważna ze względu na tak naprawdę geograficzne położenie i aktywność względem naszego kolegi prezesa Władysława, dlatego że jest to jego macierz i tutaj wyjątkowa aktywność i ta idea i wiara i wierność również w Polskie Stronnictwo Ludowe dla nas jako dla stronnictwa, ale dla samego kolegi prezesa jest bardzo ważna, dlatego bardzo dziękuję za możliwość tego spotkania właśnie tutaj. Kieruję to podziękowanie na ręce kolegi prezesa powiatowego Stanisława Sorysa, który dzisiaj zorganizował z całą otoczką to spotkanie. Ja myślę krótko, bo istotna bardzo jest tutaj dyskusja, ale kolega prezes Władysław wspomniał, że no, mimo że chodzę w spódnicy, ale akurat zajmuję się kwestiami bezpieczeństwa, tak akurat wypadło, z czego się bardzo cieszę, jestem z tego bardzo dumna i bardzo się cieszę, że w imieniu Koalicji Polskiej, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego miałam ogromny zaszczyt występowania na mównicy sejmowej i prezentowania naszego stanowiska w dwóch bardzo ważnych, kluczowych sprawach. W kwestii muru na granicy polsko-białoruskiej i kwestii stanu wyjątkowego. To było rzeczywiście bardzo ważne dla nas i nie tylko wizerunkowo, ale generalnie pokazało, że strategia, którą przyjęliśmy, była dobrą strategią, bo ona tak naprawdę odbiła się szerokim echem również w mediach i pokazała, że nasze podejście racjonalne do tej kwestii no, przyniosło efekty również w podniesieniu wyników naszych sondażowych. To jest myślę bardzo również istotne. Ale żeby nie przedłużać, to powiem, że jako członek Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji przyszło mi pracować nad ustawą o ochotniczych strażach pożarnych. Była to praca, która była ścisłą współpracą z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, z kolegą prezesem Waldemarem Pawlakiem i z całym zarządem i z różnymi kolegami, z którymi kontaktowaliśmy się w ramach konsultacji w terenie przy okazji powstawania tej ustawy. Krótka historia dotycząca tej ustawy. Były cztery wersje. Pierwsza i druga była nie do przyjęcia, trzecia już była bardziej ludzka, natomiast czwarta myślę, że chyba jest taką najbardziej wersją, która daje formę podziękowania dla ochotniczych straży pożarnych, ponieważ w tej ustawie znalazły się przede wszystkim informacje i decyzje dotyczące dodatku do rent i emerytur dla druhów ochotników, którzy udokumentują, że kobiety po ukończeniu 60 roku życia służyły 20 lat w ochotniczych strażach pożarnych i mężczyźni po ukończeniu 65 lat służyli 25. Tą aktywność trzeba udowodnić przynajmniej, że w ciągu jednego roku przynajmniej raz wyjeżdżało się do takich akcji. Myślę, że ze względów takich proceduralnych może to być trudne sięgnąć aż tak bardzo wstecz. Natomiast tutaj została dopuszczona forma trzech świadków, którzy potwierdzą ten fakt i tutaj ci ludzie, którzy składają te wnioski, najpierw przychodzą do wójta, potem idą do komendanta powiatowego, potem to wszystko w systemie jest aktualizowane i już 15 tysięcy funkcjonariuszy i ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej takie świadczenie miało przyznane, ma już przyznane. Kolejna istotna bardzo kwestia, którą udało nam się obronić, to jest kwestia dotycząca tego, że Ochotnicze Straże Pożarne nie zostały wpisane w system obronności kraju. Bo Ochotnicza Straż Pożarna to jest ta formacja mundurowa, która służy pomocą humanitarną i tak ma pozostać. Od obrony kraju są inne formacje i to jest, tutaj też myślę, możecie mówić całkiem śmiało, to jest nasz, że tak powiem, sukces jako Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to myśmy zgłaszali poprawkę i ta poprawka została o dziwo przyjęta.
Kolejną bardzo istotną rzeczą jest to, że w tej ustawie znalazły się zapisy dotyczące młodych osób, które trzeba zachęcić do pracy w ochotniczych strażach pożarnych. Te młode osoby oczywiście po ukończeniu 22 roku życia mają możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii C, za które zapłaci państwo. I tutaj będzie tylko taka forma współpracy wymagana w formie podpisania 5-letniego takiego zobowiązania na rzecz pracy w ramach ochotniczej straży pożarnej. To są te rzeczy, które już zostały wprowadzone w system legislacyjny, ale wczoraj zdarzyła się inna bardzo ważna kwestia, o której w sumie jeszcze nie zdążyłam z kolegą prezesem porozmawiać, dlatego że wczoraj odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw ochotniczych straży pożarnych. Ja jestem tam wiceprezesem wiceprzewodniczącym tej podkomisji i rozmawialiśmy o programie pilotażowym, który będzie uruchomiony dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. I bardzo się cieszę, bo są tutaj osoby, które współpracują z ochotniczymi strażami pożarnymi pośrednio bądź bezpośrednio jako wójtowie, czy jako radni, czy jako po prostu lokalni liderzy, mają możliwość takiej aktywizacji młodzieżowej. Będzie opracowany pilotażowy program pod egidą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Można będzie składać wnioski, można będzie uzyskać minimalna kwota tego wniosku będzie 20 tysięcy, maksymalna do 54 tysięcy. Będą takie trzy profile. Jeden profil to będzie na wyjazd do wozy szkolenia dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Drugi to będzie na doposażenie, szkolenie, czyli na przykład, nie wiem, kupowanie fantomów, uczenie sztucznego oddychania, czyli taka forma aktywizacji, nabywania umiejętności, które będą przydatne nie tylko w życiu, ale generalnie również w ramach działalności w ochotniczych strażach pożarnych i innych formacjach mundurowych. I trzeci profil edukacyjno-patriotyczny, który również będzie skierowany nie tylko do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale również szeroko do dzieci i młodzieży. Teraz tak, pierwsze dwa profile, czyli ten dotyczący szkolenia, ten dotyczący wyjazdów, wnioski będą składane za pośrednictwem komendanta powiatowego, wojewódzkiego do komendanta głównego, który będzie podejmował decyzję. Natomiast ten trzeci filar patriotyczno-edukacyjny będzie składany w formie wniosków do wojewody i wojewoda będzie podejmował decyzję, kto takie dofinansowanie będzie otrzymywał. Jest to o tyle istotne, że myślę, że z taką informacją możecie wyjść do społeczności, dlatego że również jest to jakaś forma aktywności, która pokaże, że my też jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako Koalicja Polska możemy w jakiś sposób oddziaływać, a wydaje się, czy pośrednio bądź bezpośrednio, czy bardziej otwarcie mamy taką możliwość. I myślę, to są takie trzy bardzo istotne kwestie, o których warto było, żebyście wiedzieli. Prawdopodobnie, jeżeli uda się spiąć system informatyczny, to nie ma się to zdarzyć do końca kwietnia. Natomiast samo składanie wniosku będzie do 20 maja, a podejmowanie decyzji o wyłonieniu, kto dostanie dofinansowanie, będzie do połowy czerwca. Więc myślę, że będzie się to zdarzało w miarę szybko. Więc bądźcie czujni, jeżeli ja będę posiadać jakieś już konkretne informacje, to też za pośrednictwem poczty czy Facebooka szybko kolegę wójtów, czy starostów, czy radnych będziemy taką informację przesyłać, bo warto, żebyście, to jest nowość, z którą myślę warto wyjść jako pierwsi, żebyśmy też wiedzieli, co się w tym temacie będzie działo. I z tego miejsca chciałam również podziękować tutaj koledze Irkowi Rasiowi, który jest takim mocnym skrzydłem naszym wspierającym, też małopolskim, za dobrą współpracę, za otwartość, no i za tak naprawdę ciągnięcie tego wózka, no bo ciągniemy go tak, myślę, mogę powiedzieć, że siebie trójkę małopolską. Więc tutaj tym bardziej ten wózek parlamentarny wydaje się, że ciągniemy skutecznie, dobrze, z prezesem na czele, który godnie nas wszystkich reprezentuje i przede wszystkim godnie reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, a zważywszy na i historię, i dorobek, i ogromną tradycję, i ideowość, jaką mamy, nie tylko w działalności, ale myślę w sercach, jest to bardzo, bardzo istotne. Dlatego kolego prezesie Władysławie, kolego Irku, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że ta współpraca na przyszłość będzie bardzo, bardzo owocna. Dziękuję. Dziękuję bardzo koleżance poseł. No i bardzo proszę kolegę, nie boję się tak powiedzieć, kolegę Ireneusza Rasia, posła. Bardzo proszę, Irku, o zabranie głosu. Panowie prezesi, drodzy koledzy, koleżanki i koledzy, szanowni państwo, których pierwszy raz spotykam dzisiaj, ale z większością się znaliśmy w różnych okolicznościach, jak spotykaliśmy, Stasiu, pan profesor Sorys mówił o tym, że jakiś notes miałem. Ja dokładnie tego nie pamiętam, ale w polityce uważam, że wiarygodność jest najważniejsza. Z tamtych czasów, dobrych czasów dla Małopolski, gdzie współrządziliśmy przez kilka kadencji od fantastycznego
przewrotu za czasów jeszcze świętej pamięci Marka Nawary, którego tutaj wspominam. Trwało to bardzo długo, ja ubolewam nad tym, ale nie chcę nic powiedzieć złego o mojej byłej formacji politycznej, w której tak dużo zdrowia zostawiłem i ślad jakiś zostawiłem. Natomiast zawsze czułem się trochę związany tutaj, powiedzmy, pararodzinnie, można powiedzieć, z Kosiniakami, ale też z waszymi liderami w Małopolsce zawsze starałem się układać relacje oparte na prawdzie. A dziś de facto w polskiej polityce chodzi o prawdę, o walkę o prawdę. Dziś mamy taką sytuację polityczną wielkiego zamętu. My żyjemy w takim zamęcie. Otóż to, co mówił prezes Kosiniak-Kamysz, że ci, którzy jeszcze przed chwilą mieli olbrzymie problemy polityczne wynikające z wszystkich problemów. Wielka klapa Nowego Ładu, Pegasus, wszystkie problemy, familiaryzm polityczny, wielka korupcja, według mnie taka, która jest już w takiej skali, że jej w ogóle nie dostrzegają dziennikarze. Za czasów rządów koalicji centralnej naszej, to dla mnie, wtedy szefa struktur i członka zarządu Platformy Obywatelskiej, było nie do pomyślenia, że jest przyzwolenie na tak daleko idące decyzje w sprawach tego, że poseł, który dziś decyduje o większości w parlamencie, a który przed chwilą chciał wyjść z tej koalicji, rezygnuje nagle z zawodowego bycia politykiem i otrzymuje 40 tysięcy w świetle kamer. Dla mnie to jest burzenie tego ładu i niszczenie Polski w skali naprawdę niewyobrażalne. To nie jest do pomyślenia w krajach demokracji. Nam wytykano wiele, wam wytykano też wiele i dalej przyklejają łatkę tak zwanej partii obrotowej. Co to jest partia obrotowa? Partia jest po to, żeby dokonywać pewnych wyborów. Jeżeli dana koalicja realizuje w części większej postulaty, bo przecież w 100% nigdy nie ma koalicji, są różne poglądy, które muszą się gdzieś skupić wokół jakiegoś porozumienia koalicyjnego, no to podejmuje się taką decyzję. No, taka jest demokracja. I według mnie, z perspektywy moich doświadczeń wielkich, a myślę, że tutaj nawet można się pokusić o analizy już naukowej, tutaj profesor Sores byłby doskonały w tym, żeby to pokazać. Na całym świecie tak to funkcjonuje. Funkcjonuje, że dana partia mówi, tak, podejmujemy taką koalicję, ponieważ możemy zrealizować X, Y, Z. Myśmy rządzili w trudnych czasach, oni mieli wielką, naprawdę wielkie szczęście, no i też trzeba powiedzieć, ale to nie jest wasza wina, tylko wina mojej byłej partii, że zostawiliśmy jeszcze taką górę z pieniędzmi, którą oni od razu mogli skonsumować. Bo taka jest prawda, tutaj Władek, który był w rządzie, mógłby dokładnie określić miliardy, które zostały nawet nie zaksięgowane, ale w rezerwach, które mogli od razu następnego dnia wykorzystać. Dziś mamy sytuację takiego przykrycia kołderką lekką, wojenną tych wszystkich problemów PiS-u i PiS, który jeszcze wczoraj by się w ogóle nie odważył o myśleniu o przedterminowych wyborach, dzisiaj mu wylecimy, kończymy pod tym wszystkim z nowym ich ładem i będziemy starać się to realizować na tej ziemi, żeby w tym zamęcie znowu okłamać. Uważam, że problemy byłej mojej partii są też w jakiś sposób elementarnie, obwiniam trochę za tą sytuację, która jest, tego zamętu. Bo oni nie potrafili zdefiniować się przez lata. Konstruowali projekty polityczne, wszyscy na jednego, że polski wyborca jest na tyle głupi,
że zdecyduje się na taki wybór od sasa do lasa. Nikt nie czuł się dobrze w tym wszystkim. Kolejne projekty były złe. I część dalej tak myśli. Dziś oczywiście mamy trochę inną sytuację. Jest wciąż jeszcze z jakimś wdziękiem uwodzicielskim, przynajmniej na salonach warszawskich, Donald Tusk, który ustabilizował Platformę i to nie jest złe samo w sobie, po moim odejściu już. Z tej perspektywy, dzięki Bogu, to tak jak powiedziałem, że trzeba szukać tego, co Władek tutaj pokazywał, takiego swojego miejsca, pokazać się Polakom na nowo, że nam o coś chodzi. Pamiętajcie, że Donald zawsze mówił, Tusk, że tak naprawdę program trzeba mieć, program nie wygrywa. PiS powiedział parę konkretów, a może nawet jeden główny 500+, i rozbił bank. Mimo że wcześniej myśmy mieli na stole, na zarządzie Platformy, ja to potwierdzam, który proponował również minister ówczesny do spraw polityki społecznej, 300+, gdybyśmy to wtedy podjęli, a nie Rostowski to zatrzymał, nie byłoby PiS-u w tej skali na pewno. Nie mielibyśmy tej sytuacji. I dziś de facto Polacy według mnie są zmęczeni. Mamy kolejną, mieliśmy pandemię, wschodnią polską granicę. I pytanie, co Polacy chcą? Co dziś chcą? Bo jeszcze przed wojną wszyscy byliśmy pewni, że chcą wyjścia z tego takiego odbijania się od ściany do ściany. Że Budka wyjdzie, nakrzyczy już nie wiadomo o co, cały czas tym samym, na tych samych falach częstotliwości. Z drugiej strony wyjdzie Morawiecki, który tak naprawdę dziś walczy tylko o posadę swoją i swoje krzesło. Już jak go słucham, to tak naprawdę, jak widzieliście, nawet tego Kaczyńskiego bierze, tylko żeby go utrzymał. Ja wygrałem zakład, że przeżyję kwiecień z moim takim profesorem z Warszawy, który mówił, że do kwietnia, a jest powiązany z PiS-em, będzie wymieniony. No wojna zmieniła również sytuację. Morawiecki będzie trwał najprawdopodobniej do końca. Ale to, co powiedział prezes Kosiniak-Kamysz, no my w tej sytuacji musimy wspólnie, jako wasza główna partia, ale też koalicjanci, myśleć już nie kategoriami tylko i wyłącznie perspektywy komfortowej, jeszcze półtora roku, możemy siedzieć w domu, tylko jednak już perspektywą jutrzejszego dnia. Dlatego musimy skończyć z pandemią, skończyć z użalaniem się i z tym, że PiS wszystkim zarządza, trzeba już wejść do prekampanii, która będzie każdego dnia pokazywała nasze miejsce w dojściu do tej prawdziwej kampanii. Musimy pokazać program, bo ja uważam, że ludziom trzeba coś zaproponować. I dlatego z moimi kolegami konserwatystami będziemy z wami współtworzyć jakby tą koalicję polską w zgodzie. Będziemy też próbować zachęcać wszystkich polityków, którzy nie chcą już dzisiaj funkcjonować w orbicie Zjednoczonej Prawicy, tylko będą chcieli gdzieś jakby przyłączyć się do zmian, które powinny dla Polski nastąpić, żeby Polacy z sobą zaczęli w tym trudnym czasie kooperować, w czasie wojennym. To, co prezes Władysław powiedział, zaproponowaliśmy na Radzie Koalicji, ja zaproponowałem, zostało to przyjęte, wcześniej mieliśmy to przegadane wstępnie, żeby w Małopolsce zorganizować taką konwencję w święto flagi 2 maja. Pod Orkuszem jest zamek Rapsztyn. Ja zostałem zauroczony tym zamkiem parę miesięcy temu. Dowiedziałem się, że 2 lata temu te ruiny zostały odremontowane do takiej funkcjonalnej postaci, że można go fajnie zwiedzać. Jest podstawowa infrastruktura i tam będziemy chcieli zająć miejsce święta, które do tej pory wiązało się tylko i wyłącznie w przeddzień święta Konstytucji rozdawaliśmy biało-czerwone flagi. My jako Koalicja Polska zrealizujemy projekt, którym to zrobimy ogólnopolską imprezę właśnie święta flagi. I oprócz rozdawania będzie konwencja, która przedstawi
ten poszerzony wasz projekt z nami, czyli Koalicję Polską, gdzie można powiedzieć, zajmiemy miejsca startowe do kampanii, rozumiem, wyborczej, gdzie już będziemy zgłosimy gotowość do walki. Także nawet dobrze się to złożyło, że raczej nas nie uprzedzą przed 2 maja i powiemy, że jesteśmy tutaj. Czyli zwrócimy się do elektoratu, że my szanujemy przeszłość, szanujemy ten patriotyzm, który był wszystkim nam kradziony przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony. Mam nadzieję, że pokażemy kilka fajnych propozycji dla Polski, które będą już nasze i również będą się zwracać do ewentualnych naszych koalicjantów, czy to akceptują, czy nie, czyli pokażemy naszą w jakiś sposób aktywność i postawimy pytania do również partnerów ewentualnie naszych przed wyborami parlamentarnymi. Ma to polegać na tym w skrócie. Składa się to święto, cały dzień zajmiemy tam na zamku Rapsztyn. Zamek Rapsztyn, Orlie Gniazdo, wybudowane przez Kazimierza Wielkiego. Nie będę mówił o uzgodnieniach, ale mamy tam lokalne uzgodnienia. Byliśmy w kontakcie również z panem prezesem wojewódzkim w tej kwestii. Bo to moje stowarzyszenie Tak Polska i z panem prezesem ogarniemy to od strony koordynacyjnej. Będzie tam do południa przekaz zamknięty, około 5. Chcemy zaprosić 700 osób, jak będzie 500 osób na zamku lub na sali konferencyjnej przy niedaleko w Miejskim Ośrodku Kultury, gdyby była jakiś kataklizm pogodowy, jesteśmy na to przygotowani, odbędziemy konwencję, na którą chcielibyśmy, żeby było i będzie dużo ciekawych osób. Będzie prezydent Komorowski, z naszej strony będzie Aleksander Hall. Być może dzisiaj, jak wjechaliśmy, być może przyjmie nasze zaproszenie premier Buzek, więc takie mocne otwarcie z gośćmi zaproszonymi. Docelowo na zamku, pod gołym niebem, dobra, mam nadzieję, pogoda, 2 godziny takiego programu właśnie z przekazem ogólnopolskim, który na wysokim poziomie. Potem dzięki nam, wszyscy ci, którzy do tej pory przyjeżdżali zwiedzać ten zamek, będą mogli to robić nieodpłatnie za zaproszeniami, które nasi ludzie będą rozdawać przed wejściem na dziedziniec. Na dziedzińcu będzie w tej drugiej części 3 namioty koalicyjne. Będzie namiot PSL-u z najważniejszymi politykami PSL-u. Będzie nasz namiot konserwatystów z naszymi gośćmi, z naszymi politykami Unii Europejskich Demokratów, żeby pokazać całą barwę koalicji polskiej. Około 1500 osób spodziewamy się po statystykach z lat poprzednich dyrektora tego miejsca, że odwiedzi dzięki nam za darmo z rodzinami, będziemy mogli zwiedzać ten zamek, a kończymy na Błoniach pod zamkiem takim wydarzeniem prorodzinnym, festynem zwieńczonym koncertem bratanków, którzy przyjęli zaproszenie, oczywiście będziemy musieli zapłacić, ale zgodzili się grać dla nas, co wiadomo, że artyści zawsze pytają, tak, dla kogo grają. No, mówią, że dla PiS-u by nie zagrali. Część by nie zagrała dla Platformy, ale dla Koalicji Polskiej, i to jest właśnie to, o czym mówią to wszystko moi koledzy, ale mówią, ale dla Koalicji Polskiej wszyscy zgodzą się wystąpić, więc mamy to. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna atmosfera, która da nam tam spotkanie fizyczne z kilkoma tysiącami obywateli aglomeracji małopolskiej, śląskiej. Wiecie, że to jest tam bardzo, bardzo blisko i będziemy mogli zrobić ten przekaz fajny do Polski. Co wyprodukujemy, to nasze. Tyle chciałem powiedzieć i już dzisiaj zaprosić, no bo wiadomo, że od środowiska naszego małopolskiego będzie zależała ta kwestia frekwencyjna. To na zamku musi wybrzmieć, bo to nas ma nieść już do wyborów.
jego Jarek Babiec. Jarku, pokaż się tam z tyłu. Pełniący funkcję prezesa organizacji chrzanowskiej i wiceprezesa właśnie odpowiedzialnego za tamten okręg, więc razem z prezesem Tomsią będą aktywnie tutaj wspierać organizację. Związek Młodzieży Wiejskiej, Nina zadeklarowała, że też są gotowi. Stworzymy trzon, tak jak tutaj kolega poseł sobie zażyczył. Proszę koleżeństwa, zanim otworzę dyskusję szerzej, dyrektor biura, kolega Tomasz Jacek, kilka zdań na temat Zielonej Niedzieli. Bardzo proszę, dyrektor. Koleżanki i koledzy, tutaj jak pan prezes mówił, to będzie bardzo ważne wydarzenie, ważne z naszego punktu widzenia. I aktywny województwo małopolskie bierze aktywny udział w organizacji tego właśnie wydarzenia. Tutaj jestem w ciągłym kontakcie z posłem krajewskim. Zostało zgłoszonych do biura 6 lokalizacji, 6 powiatów, które będą brały udział. Będzie to powiat miechowski, Tarnów, Bochnia, Nowy Targ, Proszowice i powiat sądecki. W ogóle sądeckie całe, bo tam jest terytorialne połączenie. Jeżeli chodzi o Miechów, koordynatorem został kolega Ryszard Jędruch, został zgłoszony. W Tarnowie Piotr Łosiński, w Bochni kolega Tadeusz Goryl, w Nowym Targu kolega Mirosław Janus, w Proszowicach Grzegorz Pióro, w Sądeckim mamy dwóch koordynatorów, jest to Jacek Kwit i Antoni Kiełbasa. Dodatkowo Proszowice zgłosiły jeszcze od koordynatora głównego, który będzie kolega Pióro, który koordynował całą akcję, 10 koordynatorów, podkoordynatorów, którzy jak widzę mają, to są bardzo młodzi ludzie i myślę, że będzie tutaj aktywni i dobrze się działo na terenie powiatu proszowickiego. Z takich najnowszych informacji, rozmawiałem się z posłem krajewskim po południu i jeżeli chodzi o materiały, materiały elektroniczne, czyli gazetka i grafika do zaproszeń i innych materiałów promocyjnych, powinny być dzisiaj już na waszych mailach. Jeżeli ja dostanę na tego biura matrosa, to dodatkowo roześlę. To będziemy mieli pewność, że to przyszło. Materiały w formie fizycznej, czyli te, które będzie mógł, ja daję znaczny natychmiast i będę prosił o sprawną organizację odbioru tych materiałów, bo to będzie bardzo ważne. I jeszcze jedna ważna informacja, wszelkie szczegóły jeszcze, te podgrywające, które się pojawiły wątpliwości, oprócz tych spotkań, mówił pan prezes, w poniedziałek też odbędzie się z tego co wiem spotkanie o 18 z koordynatorami, ale takim szerszym koordynatorami akcji Zielona Niedziela. Ale w szerszym aspekcie, tam mają brać udział prezesi wojewódzcy także oraz parlamentarzyści, z tego co mówił pan poseł krajewski. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam i proszę o śledzenie waszych adresów mailowych, bo spotkanie będzie online w aplikacji Zoom i zaproszenie wraz z linkiem do tego spotkania zostanie rozesłane na adresy mailowe koordynatorów, do osób, które będą oczywiście brały udział. Dziękuję wam. Przede mną rozmowy wraz z prezesem Kółką, już z burmistrzem, z gospodarzem miejsca. Natomiast wydaje się, że ta decyzja może już dziś być podana do wiadomości wysokiego zarządu. W razie czego kolega prezes Kółka jest, może udzielić szerszych informacji. Koleżanki i koledzy, otwieram dyskusję. Kto z życzył? Proszę. Koleżanki i koledzy, szanowne prezydium. Będziemy słychać. Ja do wystąpienia kolegi prezesa głównego. Porusza szerokie ujęcie i doskonale wiemy, że czasami używając tylko koniczynki, to jesteśmy słabi. Wzmocnienie przez kolejne elementy ugrupowań partii i to jest moim zdaniem właściwe. Ale musimy się zastanowić, idziemy do wyborów samorządowych, jest to pytanie. Czy idziemy Koalicja Polska? Według mnie byłoby to jak najbardziej słuszne, ponieważ z dobrą grupą pod szyldem Koniczynki w Bieliczce rozłożyłem powiat. I nie wiem, czy nie byłoby inaczej, było to wspomniane na zarządzie, że często ile jest PSL-u na naszych listach PSL-u? Też zdajemy sobie sprawę, że te listy są wzmacniane osobami wartościowymi, ale spoza PSL-u. Więc kolego prezesie, sądzę, że w najbliższym czasie musimy to rozstrzygnąć, aby przyzwyczajać środowisko. Jeżeli idziemy w Koalicji Polskiej, bo to będzie i zdecydowanie łatwiej, jeżeli wszystko będzie w normalnym czasie, parlament, a na pewno samorządy powinny iść pod tym samym szyldem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. Kolega Drożdżak, w tym miejscu chciałem również bardzo serdecznie podziękować Ryszardowi, wicestaroście boheńskiemu, wiceprezesowi zarządu wojewódzkiego właśnie, który w tym regionie w tym momencie też oddziałuje.
za zaangażowanie, pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania. Kolego starosto, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny kolego, proszę, szanowni państwo. Ja troszeczkę w innym kontekście, ale związany z dzisiejszą dyskusją. Dzisiaj po południu dostałem na maila, też pewnie część z państwa, od koleżanki Ewy Kopacz z Warszawy, tutaj z centrali, taką lekturę: sytuacja w rolnictwie na bezpieczeństwo żywnościowe, opracowana w zespole antytycznym. Ciężkowski. Eli Kopacz. Przejęzyczyłem się. Pod kierownictwem doktora Czesława Siekierskiego. Jest to taka analiza, widzę, że już, bo ja tylko tak zdążyłem przeczytać pobieżnie, ale już jest analiza do, jakby w kontekście wojny na naszej wschodniej granicy, wojny, którą wywołała Rosja z Ukrainą. Natomiast przydało mi się taki resume i taki materiał dotyczący naszej relacji gospodarczej, ale też jakby podpisanie umowy gazowej jeszcze przez za czasów Waldemara Pawlaka, jak to wyglądało, jaka jest prawdziwa narracja historyczna, jaka jest prawda i oczywiście to, o czym prezes mówił, jak wygląda za przez 7 lat PiS-u tutaj ich narracja energetyczna i poczynione kroki. Mówimy o sprowadzaniu rosyjskiego węgla, jak wygląda to z ropą naftową, z innymi rzeczami i jak daliśmy się im kupić przez te działania. Przydałaby się po prostu taka kilkustanicowa informacja, żeby ją ktoś zrobił merytoryczny. Bardzo by się to przydało na zebraniach i wśród rozmów z normalnymi ludźmi. Tego naprawdę brakuje. Dziękuję bardzo i proszę o przygotowanie takiej informacji. Dziękuję kolego prezesie. Rozumiem, komisja uchwał i wniosków skrupulatnie notuje, ciężko pracuje. Proszę koleżeństwa, czy są jeszcze tutaj głosy w dyskusji? Na błogosławieństwo. No i teraz trudno z tym dyskutować, bo przecież to wszystko, co powiedział nasz prezes, tego kilka miesięcy temu myśmy go wybrali prezesem, stawia przed nami pewne wyzwanie, wyzwanie polityczne. A przecież my jako politycy jesteśmy rozliczani z efektów wyborczych, z ilości zdobytych głosów. Szanowni koleżeństwo, szkoda, że mój wniosek, który kiedyś został postawiony na zarządzie, żebyśmy zaczęli się w końcu rozliczać, wsłuchując się jakby również w głos Marcina Gawła. Bo my często oczywiście opowiadamy o różnych rzeczach, mamy wspaniałe jakby tutaj pewne plany, tylko że brakuje tego momentu, sprawdza, ile zdobyłeś głosów dla stronnictwa. Masz, i żebyśmy, pamiętam tutaj na tej sali, świętej pamięci Wiesław Boga, on postawił przed nami takie wyzwanie. Wygrasz wybory na radnego Rady Gminy, Rady Powiatu, na wójta, będziesz rządził, będziesz kimś w stronnictwie. A często u nas to się tak dzieje, że jest wiele takich osób, którzy życzą prezesowi, mnie, Wojtkowi Kozakowi, Uli, wszystkiego najlepszego, żebyś wygrywał wybory, poklepią po ramieniu i na tym ich rola się kończy. I potem proszę zobaczyć, są wybory parlamentarne, samorządowe, potem się okaże, że ci, którzy mieli takie wspaniałe plany, które mieli takie wspaniałe propozycje, ich na tych listach już nie ma. I oni nie chcą się ujawnić, pokazać na tych listach. Nie chcą stracić parę złotych. I szanowni koleżeństwo, kiedy dzisiaj my też mówimy, bo też jakby w pracy prezydium jest kwestia wpłat na rzecz stronnictwa. Myślę, że powinniśmy to również weryfikować. W jaki sposób ci, którzy są w radach nadzorczych, nie tylko ci, którzy są w zarządach wojewódzkich PSL-u, bo przyjeżdża taki Franek z Wadowic, czy przyjeżdża Stasiu Kaszyk, czy prawda ktoś inny, on jest w zarządzie i on ma płacić jakieś składki, tak? A teraz ci, którzy zarabiają czasami tyle, a wiem jak to niektóre osoby były, zajmowały miejsca w radach nadzorczych, którzy na przykład zarabiali więcej aniżeli marszałek i teraz oni nie, oni po prostu niczego nie będą do stronnictwa wkładać, żadnych darowizn. No to jak to, tak? Jesteśmy czy nie jesteśmy? Pamiętam jak koledze prezesowi Władysławowi na zjeździe, jak bito brawo, który mówił, że powinny być takie przebudówki polityczne, PiS wygrywa wybory, bo są przebudki właśnie takie polityczne, które w różny sposób samorządy mogą wspierać organizacje pozarządowe, NGOs i tak dalej. Mamy to u samorządowców. Jest pytanie dzisiaj takie, ile razy ktoś z was wsparł taką organizację, takie stowarzyszenie, gdzie tam są nasi ludzie, tak, nasi działacze.
I dzisiaj mamy sporo samorządowców, tak, którzy mają możliwości również wypowiadania się w sposób czasami krytyczny, na przykład w mediach, mówiąc, z drugiej strony pokazując tą rzeczywistość. No, ja może za dużo gadałem i na przykład z RDN-u mnie już wyrzucili, tak, już 3 miesiące nie zostałem zaproszony, tak, i mnie tam już nie zapraszali. Próbujemy robić to gdzieś w innym miejscu, ale są na przykład media, z których możemy korzystać. I to nie w takiej zasadzie, że oczywiście tutaj robimy kampanię wyborczą, ale dzisiaj nazywamy rzeczy po imieniu. Kiedy mówimy o rozliczaniu się, to ja bym też chciał, żebyśmy mówiąc o rozliczaniu, powiedzieli tak, dobrze, wójcie, burmistrzu, starosto, radny wojewódzki, pokaż mi swoje wystąpienia, pokaż mi to, jak prezentowałeś interes stronnictwa publicznie. Bo jeżeli my będziemy cały czas mówić, że PiS tak naprawdę są tam porządni ludzie, oni czasami tylko są może źli, kiedy w grupie działają. Ale tak naprawdę jak się indywidualnie z nimi spotykamy, to są naprawdę fajne chłopaki i można z nimi się po prostu dogadać. I teraz pokażmy z drugiej strony, że dobrze, ja pokazałem pazura, tak? Ja się odkrywam, identyfikuję się, że jestem związany z ruchem ludowym. Nazywam pewne rzeczy po imieniu. Powiedziałem, że marszałek nie ma zarząd, nie ma pomysłu na zarządzanie województwem małopolskim, że działają z rozpędu, realizują stare projekty. No i cóż z tego, że potem była interwencja do biskupa, do dyrektora, do różnych tutaj osób w radio, kiedy po prostu ja powiedziałem, tak? Marszałek do mnie, do gminy przyjechał potem na uroczystość i próbował mnie też tam karcić, ale z tego wszystkiego i tak dobrze się dla mnie to wszystko wyszło. W związku z tym, szanowni koleżeństwo, ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest łatwo, nie jest trudno, ale z drugiej strony to też miałem nawet nie zabierać głosu, ale w tym tygodniu byłem na posiedzeniu jednym z zarządów gminnych PSL-u. I na tym zarządzie gminnym PSL-u powiedziałem, że dzięki temu, że jesteśmy w NATO, że mamy sojusze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy czuć się bezpieczni. To nagle jeden z naszych działaczy, z członków zarządu gminnego, powiedział, że ja gadam głupoty, bo gdyby jeszcze w dalszym ciągu rządziło PO z PSL-em, to by pół Polski już sprzedali, już by nie było. Więc szanowni koleżeństwo, jeżeli my próbujemy tworzyć taką narrację i w taki sposób rozmawiamy z naszymi sąsiadami, z naszymi znajomymi, to trudno potem oczekiwać czegoś innego, jak właśnie takiego zjawiska, że jak kolega prezes Waldemar Pawlak startował w wyborach prezydenckich, że chyba 10% tylko strażaków na niego zagłosowało. Nawet nie 10. Trzeba zakazać oglądania Kurskiego, naprawdę. To szkoda czasu, a niektórzy, jak widać, nawet w PSL-u to wierzą. Szanowni koleżeństwo, jeżeli to, co powiedział Marcin, pod tym się podpisuje, to z czym się Marcin zgadza, z czym się nie zgadza, zależy jak spojrzymy, z jakiej perspektywy na jego wypowiedź. Ale szanowni koleżeństwo, jeżeli my w dalszym ciągu będziemy udawać, że robimy politykę, a potem na tej sali są wybory samorządowe, jest zatwierdzanie listy kandydatów do sejmiku i ktoś się mnie pyta, tak, ile jest osób z PSL-u na liście do sejmiku województwa. Okazuje się, że jestem ja sam jeden. A przecież to nie jest tak, że na przykład ktoś komuś zabronił, ktoś, namawialiśmy wszystkich, tak? To samo jest tutaj kolega starosta Karciński, który też jeździ po wiecie, szuka ludzi, rozmawia z naszymi ludźmi. Ale czasami ta rola stronnictwa ludowego, ona się po prostu kończy na spotkaniu, skończy się spotkanie, wychodzą spotkania i uważają, że już swoje zrobili, bo na zarządzie byli. Kto od nich w ogóle czego oczekuje? Więc szanowni koleżeństwo, musimy naprawdę w tych trudnych czasach musimy z innej perspektywy popatrzeć właśnie na tą politykę. Przede wszystkim to, co ja też na tym spotkaniu powiedziałem, szukamy młodych ludzi, szukamy nowych przedsięwzięć, nowych jakby eventów. Dzisiaj się już nam wychodzi bardzo dobrze ta polityka historyczna, że organizujemy wiele wydarzeń związane z ruchem ludowym. Natomiast, żeby wyborców zdobywać, to musimy jakby szukać innych kanałów, szukać innych możliwości, szukać innych niszy. Ale musimy się nawzajem wspierać i też na takiej zasadzie, że nie, że ja zgłoszę tutaj na tej sali jakiś mam wspaniały pomysł i oczywiście niech prezes zrobi, powiem, ja się potem rozliczę, tylko mówię tak, ja mam pomysł, ja wiem jak to zrobić, tak, potrzebuję waszego wsparcia i rozpisuję zadania. Myśmy sobie w zarządzie tutaj powiatowym przyjęli jakby pewną taką zasadę, że każda gmina ma przygotować właśnie w tym roku, na rok następny, właśnie swojej gminy
nowe wydarzenie kulturalne związane z jakimś piknikiem, z jakimiś konkursami, gdzie przychodzi dużo osób, są konkursy jakieś, są jakieś występy i tak dalej. I wtedy na przykład, nie wiem, kandydaci na radnych, na wójta wręczają wyróżnienia, wręczają jakieś nagrody, żeby, proszę Państwa, w inny sposób próbować już robić tą kampanię wyborczą. Bo jeżeli my z tym zostaniemy do przyszłego, do następnego roku, do jesieni, to tak naprawdę nie nazywajmy się działaczami Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już będę udzielał głosu. W pierwszej kolejności tu mam kolegę, który się zgłasza, następnie kolega Boguś. Natomiast jedno wam powiem, a propos tego rozliczania. Ja może momentami jestem czasami troszkę powolny, ale wierzcie mi, konsekwentny. Problem pojawia się w jednym momencie. Kiedy polecenia, które wydajecie, są ze sobą sprzeczne, a następnie żądacie rozliczania się z nich. Stąd dziś mamy w programie regulamin pracy zarządu, mamy przyjęty regulamin pracy prezydium i powoli budujemy formalny kształt naszej działalności. Bo my się możemy rozliczać, ale rozliczać się możemy wtedy, jak my wiemy, kogo będziemy rozliczać i z czego. I wierzcie mi, powoli, konsekwentnie do tego dojdziemy.